Witajcie najmilsi w ten pyszny poniedziałkowy wieczór, pyszną nutą. Mam nadzieję, że szechnęliście po meczu. No cóż, to dużo mówić, mecz otwarcia mamy ze sobą, jeszcze mecz o wszystko. No i obawiam się, że wedle starego dowcipu potem mecz o honor, ale oby nie. Natomiast o futbolu tutaj mówić nie będziemy. Będziemy mówić oczywiście o Formule 1. Wybaczcie, zrobiłem sobie wolną niedzielę, ale to był taki... Rzadko się zdarza, że jest jakikolwiek wolny weekend, mówiąc szczerze, od ścigania. A teraz przynajmniej triple header, czyli trzy wyścigi na raz, weekend po weekendzie Formuły 1. I o tym będziemy głównie rozmawiać. Naszym studiem nagraniowym jest Volkswagen Arteon Shooting Brake, czyli wersji kombi. Dość interesujące auto, bo takie dość wysoko postrzegane, w sensie ponad stan Volkswagena, tak to nazwę. Auto bardzo przyjemne, bardzo ładnie wykończone, bardzo, bardzo wygodne. Naprawdę dobrze drogi się trzyma, natomiast no, z napędem takim, to jest silnik 1.4 TSI i plug-in hybrid i w kategorii eco to jest fajne auto, ale ilekroć człowiek chce trochę docisnąć, prawda, i dać trochę mu więcej miotku, albo teraz nawet więcej prądu z miotkiem, nie, miotek z prądem, to by było, że miód i alkohol prawdopodobnie, ale to chyba nie, to mówimy o prawdziwym prądzie, a miodek to benzyna, to ilekroć chce mu dać więcej, to widać, że no, to on nie jest stworzony do tego, żeby bardzo rzucić bieg i wbić fotę, tylko raczej jest to auto bardziej komfortowe niż sportowe. Tyle tytułem wstępu na temat naszego studia nagrań, natomiast dzisiejsze tematy to przede wszystkim odprawa przed Grand Prix Francji, bo to jest nowy powiew nadziei dla Mercedesa na nowe otwarcie po dwóch najtrudniejszych dla nich wyścigach, takie mają nadzieję. Lewis gra luzaka przy tym wszystkim, co jest dość interesujące, bo kontrastuje z jego poczynaniami na torze, natomiast no musi to robić dlatego, że to jest dla niego nadzieja, że no musi naprawdę jakby za wszelką cenę bronić tej swojej psychiki i cały czas nadbudowywać ten mit człowieka niezruszonego, człowieka nieomylnego, dlatego, że no jeżeli to się zawali, to zawali się wszystko, natomiast jeszcze no póki co jest wiele do walki. Wybaczcie, taki jestem, a to niechcący zupełnie. Czeka także wielka próba, czeka także Sergio Pereza, który pojechał super wyścig w Baku, nie tylko dlatego, że wygrał, natomiast no, zmienią się okoliczności i to będzie prowadziła weryfikacja, na jakim etapie jest Perez po tych 6 pierwszych wyścigach Formuły 1, to będzie raczej we Francji, jeżeli pogoda będzie sprzyjała, i z całą pewnością w Austrii. To są te, ten triple header pokaza tak naprawdę, na czym stoją ci kierowcy, którzy już powinni w nowych zespołach jeździć no, najlepiej jak to możliwe, może nie tak dobrze jeszcze jak koledzy z ekipy, ale na wyższym poziomie. Te trzy wyścigi pokażą teraz, na czym stoją ludzie tacy jak Sergio Perez, ale także na czym stoi Carlos Sainz, który radził sobie co do zasady bardzo dobrze, ale także Daniel Ricciardo i czy Fernando Alonso. To jest właśnie to, te trzy wyścigi ich zweryfikują tak no jak będziemy się zbliżać do połowy sezonu. Boullier opowiada, jak trudnym wyzwaniem było dostosowanie się do zmiany terminu Grand Prix Francji, który został wymuszony, o tym za chwilę. Oczywiście wchodzi wielka zmiana, czyli nowe testy skrzydeł, i tutaj Marcin Budkowski mówi o właściwym zastosowaniu Flexi Wings, które wcześniej jakby nikt nie podchwycił, że tak można to interpretować. George Russell nie musi zdobyć w tym roku punktów, w ogóle nie ma to presji, zaraz też bardzo interesujące nam opowiada. Pierre Gasly zamrożony w Red Bullu. To są nasze dzisiejsze tematy, a zaczynamy od tego, czego możemy się spodziewać w Grand Prix Francji przede wszystkim, ale pamiętajmy, to jest początek serii, potem będą dwa wyścigi w Austrii. Akurat na te dwa wyścigi pojadę, Francję sobie odpuszczę, więc no, bardzo, bardzo ważny moment, nie tylko ze względu na to, że będzie to pierwsze tak potrójna seria, ale także no, zmasowanie punktów w ciągu trzech najbliższych weekendów, w ciągu trzech najbliższych tygodni na torach, które będą bardziej klasyczne, szczególnie Francja, to będzie taki tor, powiedzmy, w pewnym sensie najbardziej zbliżone do Barcelony, chociaż nie mówię, że to jest droga Barcelona, broń Boże, natomiast generalnie taki jeden z najbardziej klasycznych torów, tor bardzo sterylny, tor, na którym jest bardzo dużo stref ucieczki, także wszystkie pasy pomalowane niebieskie czy czerwone, no to są po prostu bardzo szerokie i wyasfaltowane pobocza, co też trochę zmienia reguły gry, będzie chociażby z tego względu zupełnie inaczej niż w Baku. W Baku jednak bardziej trzeba było polegać na takim naturalnym talencie, naturalnym wyczuciu, ale też trochę bardziej na szczęściu. We Francji tak mały błąd, który w Baku kończył się na ścianie, we Francji po prostu skończy się zbyt szerokim wjazdem poza tor. O, zobaczymy, co będzie w ogóle się działo z limitami toru, ile będzie zmian między czwartkiem a niedzielą, prawda, co będzie można robić, czego nie będzie można robić. Tak więc no, no jest to zupełnie inny taki poligon. Dzięki tym strefom ucieczki, to oczywiście te strefy ucieczki zrównają kierowców wybitnych z kierowcami bardzo dobrymi, kierowcami powiedzmy nie aż tak dobrymi, dlatego że osiągnięcie optymalnego rytmu w samochodzie nie wymaga aż tak dużego ryzyka, jak ma to miejsce na torze ulicznym. Aczkolwiek też z drugiej strony najlepiej prędkość, taką prawdziwą prędkość kierowcy
widać, kiedy tor jest przyczepny i no, kiedy nie ma jakiejś tam przypadkowości, kiedy nie ma jakichś, nie wiem, wybojów w dziwnych miejscach, tylko po prostu kiedy jedziemy po dobrze przygotowanym przyczepnym torze, okrążenie kwalifikacyjne na dobrych oponach, wówczas tak naprawdę widzimy prędkość kierowcy prawdziwą. Więc pod tym względem Francja będzie wzorowa. Austria, dwa tory takie mniej klasyczne, ale ciągle generalnie takie, no po prostu tory Formuły 1. Przed Francją nie dało mi się zrobić track walku, natomiast przed Styrią albo przed Austrią puszczę wam, bo mam track walk zrobiony, zresztą dość długi, robiliśmy go z Aldoną, tak więc przeanalizujemy, jak wygląda tor w Austrii, ale to dopiero po najbliższym wyścigu, po najbliższym weekendzie. No i jeśli chodzi o Grand Prix Francji, o wyścig na Paul Ricard, to jest wyścig, który Hamilton musi wygrać. Verstappen może. Verstappen może, dlatego że może się uda, może się nie uda. Zapewne będzie trudniej niż Baku. Hamilton musi dla siebie, dlatego żeby cały czas, żeby podbudować swoją psychikę, żeby upewnić się w przekonaniu, że jednak nie ma się za bardzo czego obawiać, że, no wiecie, bo to jest taka spirala, prawda? Jeżeli mamy 6 wyścigów i w 3 wyścigach Hamilton miał takie czy inne problemy, no to w tym momencie, no jeżeli z Francji, w której Mercedes powinien być faworytem względem Red Bulla, znowu nie wyjedzie z większymi punktami niż Max Verstappen, to może być początek takiej spirali już w dół, prawda? Bo potem będzie bum, kolejny weekend, dwa wyścigi, nie będzie się czasu pozbierać i to może bardzo zły trend zapoczątkować, jeśli chodzi o psychikę Lewisa Hamiltona, która jest tutaj jakby... Jak Hamilton jest absolutnie wybitnym kierowcą, świetnie się ściga, świetnie wyprzedza, jest bardzo szybki i tak dalej, natomiast ma problem z tą kruchą psychiką, więc no on musi ten wyścig wygrać, moim zdaniem. Musi wygrać go dla Mercedesa, żeby zespół podbudował swoje morale, dlatego że nie tylko Hamilton trochę się chwieje w posadach, ale razem z nim cały Mercedes, to wytłumaczyłem wam w ostatnim F1 vlogu, nie tylko zresztą. Więc no po prostu bardzo dobrze było ten triple header dobrze zacząć. Sam Toto Wolff jest w dobrej myśli, zresztą myślę, że w dobrym momencie trzeba powiedzieć dobre słowa dla ekipy, bo to nie wolno cały czas iść tutaj w krytykę i w posypywanie głowy popiołem. Mówi tak. Wiedzieliśmy, że te tory wyścigowe będą prawdopodobnie dla nas najgorsze. Mówi o Monte Carlo i mówi o Baku. Mam nadzieję, że właściwie właściwie to oceniłem. Zobaczymy, jak pójdą nam wyścigi europejskie. Wyraźnie jednak widać, że te dwa były poniżej standardów, które sobie wyznaczamy i poniżej oczekiwań, które sobie wyznaczamy. Bez cienia wątpliwości mi się wydaje, że we Francji to się odwróci, natomiast no, to nie będzie już identycznie jak w Barcelonie, nie tylko dlatego, że Francja nie jest identyczna jak w Barcelonie, ale też dlatego, że zespoły idą do przodu i po prostu zobaczymy, co tam Red Bull w samochodzie wprowadzi. Po Barcelonie oni powinni być faworytami, dlatego że chodzi tutaj o zarządzanie te oponami przy wysokich temperaturach i przyczepnym asfalcie. No bo tutaj o to się rozbije tak naprawdę walka o Mistrzostwo Świata, no i Barcelona ewidentnie pokazała, że kiedy asfalt jest przyczepny i jest gorąco i jeszcze są szybkie łuki i średnie łuki, gdzie można raczej iść, no średnie bardziej niż takie bardzo szybkie, ale też kiedy opona bardziej pracuje, no to wówczas Mercedes zdecydowanie lepiej, no o wiele bardziej oszczędza opony, przez to oczywiście problemy na torach, kiedy jest mniejsza przyczepność, kiedy jest składniej, kiedy nie ma tak dużo łuków i tych dużych przeciążeń w łukach, dlatego że w ten czas mniej energii przechodzi przez opony i te opony wtedy mają problem z dogrzaniem, natomiast z kolei Red Bull w Barcelonie miał problem z przegrzewaniem opon, kiedy tak były te warunki sprzyjające Mercedesowi, więc po Barcelonie jadąc do Francji powinni być faworytami, aczkolwiek Helmut Marko mówił tak w ramach nadziei, że to jest inny rodzaj asfaltu i w tym leży nadzieja Red Bulla. Tu jest oczywiście też upgrade, ale no, co do zasady jeszcze raz Francja powinna być dla Mercedesa. Wróćmy, Andriy Shovlin mówi o tym, co się wydarzyło w kolejnych wyścigach, to pokazuje nam też taki stopień, punkt wyjścia Mercedesa przed tymi wyścigami. Naprawdę nie są zbyt szczęśliwi. Mówi, największym problemem, z jakim musieliśmy się uporać, było to, że w tych ostatnich dwóch wyścigach nie byliśmy wystarczająco dobrzy, niewystarczająco szybcy, popełnialiśmy błędy. Mieliśmy problem z uruchomieniem opon, czyli z doprowadzeniem do tego, aby były w właściwej temperaturze i zaczynaliśmy ze stratą w treningach. Wiemy, na jakim trzeba być poziomie, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Oczywiście, że to wiedzą doskonale. To jest najlepszy, moim zdaniem, najlepszy zespół w historii Formuły 1. Tego pasma sukcesów nie da się im niczym odebrać. I teraz nie jesteśmy na tym poziomie, więc musimy się przegrupować i wrócić mocniejsi. Musimy wrócić po prostu szybciej. I jeździć tak, jak wiemy, że jesteśmy w stanie jeździć. No i to prawda, przynajmniej byli w stanie. Mamy zespół, mamy samochód i mamy kierowców, aby to wygrać. Ale przez kolejnych kilka dni potrzebujemy być twardzi i szczerzy z samymi sobą. Mieliśmy już takie dni wcześniej i za każdym razem wracaliśmy mocni.
i chcemy to samo zrobić we Francji. No zobaczymy, czy to się jeszcze raz powtórzy, czy jednak no, to zachwianie w Monako i w Baku no jednak będzie takie, no, że, na, będzie, że będzie cały czas rezonowało, tak? Że to jednak, no to wiecie, duża struktura. Jak już się poruszy, no to ta masa tak, tej struktury na cały czas łatwiej jest zatrzymać takie jakby lżejsze, prawda, struktury niż ta, jaką jest Mercedes. I to ja wiem, że to może się wydać jakieś takie dziwne porównanie, no bo no, mówię trochę jakby filozoficznie i trochę o fizyce, ale generalnie tak jak im dłużej żyję na tym świecie, tym bardziej sobie zdaję sprawę, że w zasadzie te wszystkie rzeczy są faktycznie interconnected, jak to mówią po angielsku, czyli że faktycznie no, są te rzeczy bardzo połączone i na przykład, wybaczcie te dygresje, ale to jest jedna rzecz, z których mnie zachwyca, którą muszę jeszcze porządnie przemyśleć, natomiast, że w zasadzie no, jak wiele rzeczy działa na zasadzie fali, nie? W sensie, że jest po prostu góra, dół, wzloty i upadki, tak? Jak wszystko płaskie, na przykład jak życie się toczy płasko, tak, że nie mamy ani gorszych dni, ani lepszych dni, to jest nijakie, prawda? Jesteśmy po prostu na tym. Natomiast jak mamy, to tu mamy co prawda dołu, ale potem idziemy do góry. No i to się może przełożyć na wiele innych rzeczy w życiu, natomiast o tym na razie nie będziemy mówić, wracamy do Formuły 1, wybaczcie, jestem dzisiaj w takim nastroju refleksyjnym ewidentnie. Może to po tym meczu? Red Bull i AlphaTauri dostaną nowe silniki na ten wyścig, nowe i niewykluczone całkiem, że trochę bardziej wyżyłowane, no bo to jest ten moment, kiedy można założyć coś takiego, no wstawić po prostu do samochodu coś jeszcze lepszego, jeszcze gdzieś tam poszukać osiągów, też przypuszczam, że nie wiem, być może trochę jeszcze lepszego odzysku energii i no lepszej kultury pracy. Mercedes i Ferrari już rozpoczęły wymianę silników podczas startu w Baku, co jest dość interesujące, prawda, że Mercedes i Ferrari założyły nowe silniki na tę najdłuższą prostą w poprzednim wyścigu, a na przykład Honda tego nie zrobiła. To pokazuje jednak, że czują się bardzo mocniej, prawda, że jednak w tych silnikach mieli na początku sezonu jakiś tam stopień awaryjności, który nie zniknął totalnie, ale jednak co do zasady czują się dość dobrze i to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość dla nich, nie najlepsza dla Mercedesa. Tu jest oczywiście nadzieja na to, że Red Bull poradzi sobie trochę lepiej, natomiast oczywiście cały czas najważniejsze i kluczowe podczas tego weekendu, tak naprawdę kluczowe dla całego sezonu będzie to, jak będą działały opony na bolidach Formuły 1 obu ekip, tak, to co do tego już nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Helmut Marko, co jest ciekawe, jest pewny swego. To akurat w nim lubię, tę jego szczerość i tego takie spojrzenie konkretne. Francja to będzie znów nietypowy tor, jeśli chodzi o przyczepność, na której nigdzie wcześniej jeszcze nie jeździliśmy. No i ma wyjątkową sekwencję zakrętów. No ma wyjątkową, dlatego że nie jest identyczna jak Barcelona, natomiast mi się jednak wydaje, że to nie jest taki tor w ogóle totalnie. No przecież nie bez powodu jest to tor, Bernie go przyjął już ładnych parę lat temu i zrobił z niego takie wyścigowe laboratorium. Jeżeli widzicie, zastanawiacie się skąd aż tak duże te strefy wyasfaltowane i te niebieskie i czerwone pasy, które je pokrywają, to chodziło o to, że Bernie po prostu no, wziął tor, kupił w przepięknym absolutnie miejscu, bo to jest po prostu przecudowne tereny. I zazwyczaj bardzo fajna pogoda, jest to dość nowoczesne miejsce, bardzo ładnie urządzone i zrobił po prostu z tego taki idealny tor testowy, ale nie tylko. No i stąd też faktycznie jest to inny tor niż wszystkie inne, natomiast jeśli chodzi o samą nitkę, czy tą nitkę, jakie można tam zaprogramować, no to nie jest on aż tak wyjątkowy. Jedziemy tam z takim podejściem, kontynuuje Helmut Marko, że musimy być najszybsi wszędzie. To jest bardzo dobre podejście, prawda? Innego mieć nie można, natomiast czy to się sprawdzi w praktyce, to dopiero czas pokaże. Mieliśmy najszybszy samochód w Baku i w Monako, a także na innych torach. Chyba nie ma na myśli wszystkich innych torów, bo z całą pewnością nie innymi najszybszego samochodu na torze w Barcelonie i wydaje mi się, że w Bahrajnie też nie było wcale tak słodko, szczególnie wyścigu. Chociaż nie, no tutaj można dyskutować o Bahrainie, dlatego że Max miał ten problem i w kwalifikacjach jechał uszkodzonym samochodem Q3 trochę i w wyścigu też tracił w pierwszej fazie wyścigu z powodu jakichś tam problemów z dostarczaniem napędu, więc no okej. Okay. W każdym razie no, uważa, że tak, że mieli najszybsze samochody w Baku i w Monaku i też na niektórych. Generalnie mamy najszybszy zestaw. No, niewykluczone. Ale jesteśmy tylko 4 punkty z przodu. To nie oddaje naszej siły. Więc jeśli chodzi o obóz Red Bulla, no to tutaj
duża pewność siebie i ją też widać w wypowiedziach generalnie, natomiast no, cały czas mi się wydaje, że jest ostatecznie tak, jeżeli się okaże, że przy tej całej prędkości i ważeniu opony zaczynają się przegrzewać bardzo wcześnie i Max staje się siedzącą kaczką na celowniku Lewisa Hamiltona, to nawet ta prędkość samochodu czysta i pole position ewentualne w kwalifikacjach niewiele dadzą na dystansie wyścigu. Oczywiście tutaj jeszcze czeka nas odsłona walki Ferrari kontra McLaren, ona się układa bardzo ciekawie. Z początku sezonu silniejszy był McLaren, potem ewidentnie na czoło sforowało się Ferrari przed McLarena, chociaż Lando Norris i tu powtarzał, że o, gdyby tutaj nie przerwano ostatnie okrążenie, że mógł być o wiele wyżej, więc trzeba tutaj no, oddać jeszcze McLarenowi ten czynnik. No i wydaje mi się, że idąc taką logiką ostatnich wyścigów, tak jak Mercedes powinien być o wiele lepszy względem Red Bulla, być może też i lepszy od Red Bulla, przynajmniej w trybie wyścigowym, tak wydaje się, że też i McLaren powinien zyskać względem Ferrari, jeśli chodzi o ten typ toru, odnosząc się jeszcze raz do podobieństw w Barcelonie, natomiast o tym się jeszcze przekonamy. No i oczywiście dochodzi zagadka Stona Martina, w którym Sebastian Vettel zrobił dwa bardzo dobre wyniki, w którym Lance Stroll jechał po naprawdę dobry wynik w Baku, natomiast nie udało się spod upękniętej opony. No i pytanie, tam, gdzie tam się uplasuje Aston Martin, kiedy znowu idziemy na bardziej klasyczne tory. No i to podobne pytanie zresztą dotyczą Alpin, która wydaje mi się, że na torze bardziej przyczepnym, znowu na torze, na którym łatwiej dogrzeć opony, powinno sobie radzić lepszej niż na przykład w Monte Carlo. Te wszystkie odpowiedzi poznamy już wkrótce. Tymczasem Lewis Hamilton, no póki co w tej walce, jak to ujmę, gra luzaka. W wywiadzie do Corriere della Sera po pierwsze powiedział, i to jest bardzo ciekawa wypowiedź ze względem przyszłości: szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie będę się ścigał w wieku 40 lat. Jest tak wiele rzeczy, które chciałbym zrobić, że byłoby to ciężkie. To jest zdroworozsądkowe spojrzenie ostatecznie. Mówią, że życie zaczyna się po 40. Też mi się tak zdawało, kiedy miałem 40 urodziny. Powiem wam, że po 43 nie jestem do końca przekonany. Z całą pewnością potrafi być mega fajne, ale jakby po ostatnich urodzinach jednak zdałem sobie sprawę, że życie rozpoczęło się 43 lata temu, a nie 3 lata temu, nie? W sensie jak się urodziłem. I potem już cały czas szło. Przesuwa się. Kiedy to minęło, nie? Wszyscy sobie zadają pytanie od pewnego momentu. Filozoficzny nastrój, co? Wracając do wypowiedzi Lewisa Hamiltona. Ale w życiu wszystko zmienia się tak szybko, że mogę was zaskoczyć. Na przykład nie oczekiwałem, że będę miał tak dużo frajdy, jaką mam teraz w tym sezonie. No, jakbyśmy się odnieśli do wypowiedzi i do miny Lewisa, jaką miał po Grand Prix Monaco na przykład, czy po Grand Prix w Baku? To nie wiem, czy tam było w tym dużo frajdy, nie? W sensie, że w Najmoli o tyle się udało, że było to drugie miejsce, więc tak, ale no, moim zdaniem to jest już ten element gry i to nawet nie tylko gry przed światem, ale też gry przed samym sobą, taką siebie utwierdzać. Tak to odgaduję, że tutaj jest frajda, że to jest tutaj, że to jest zabawa i to jest bardzo dobre podejście, bardzo mądre, dlatego że no, działa o wiele lepiej niż wywieranie na siebie stresu i mówienie: o kurde, jak mogłeś, o, absolutnie to jest super dobre podejście i oby tak dalej, nie? To ja nie mówię teraz, żeby się z niego naśmiewać, to żeby mówić, że nie, co on gada, że on oszukuje, nie, on to jest jakby sposób, który on sobie. Nie tylko on, każdy sportowiec tak naprawdę moim zdaniem na tym poziomie powinien tak, nawet jak idzie gorzej i nawet jak wygląda na to, że jednak mierzy się z rywalem, który nie będzie być może najtrudniejszy w jego karierze, no to jednak nie mówić sobie: ojej, co ja z tym Maxem i to Red Bull taki szybki, tylko żeby sobie mówić, że I'm having fun, tak? Nie mam nic do udowodnienia. To jest to podejście, które może mu bardzo, bardzo pomóc, szczególnie biorąc pod uwagę faktycznie, no, że łatwo go wybić z równowagi. Więc generalnie, tak jak mówi, nie myślał, że będzie miał tyle frajdy, jak ma w tym sezonie i mówi, że nie sądzę, że to z powodu Maxa czy kogokolwiek innego. Powód jest taki, że odkrywam nowe rzeczy na temat siebie samego. Każdego dnia. Czyli odkrywa się na nowo. To dość interesujące też spojrzenie. Patrzę na to, jaki byłem w zeszłym roku i jak pokonać 7-krotnego mistrza świata. I to już jest takie trochę, no powiedzmy, że przekracza te granice, kiedy z takich słów, które mi się bardzo podobają, zaczyna się z tego takie piękne, podniosłe gadanie, tak, piękne słowa, ale już trochę ponad limit, ale okej. No i też po podcastie, że w pełni szanuję się z Maxem. Tak, zarówno na, jak i poza torem. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie, bo to już było kilka takich gierek słownych uskutecznianych ostatnimi czasy, więc chętnie zobaczę, jak będzie wyglądało to na i poza torem w momencie, kiedy
no na przykład dojdzie do kolizji, tak, która wcale nie jest taka wykluczona. Wybaczcie, muszę teraz trochę poprawić światełko. Jaki trik? Opuszczam, bo tu jest lusterko, prawda? I jest światełko tego lusterka, kiedy opuszczam wystarczająco, to w ten czas to światełko zaczyna świecić. To akurat to się dzieje w wielu samochodach. O, teraz jest uroczo, jeszcze tylko musimy zdjąć, dla tej atmosfery musimy trochę zdjąć nadmuchu. Idealnie. Idealnie. Więc tak, szanujemy się i na torze, i poza torem. I to nie musi się zmienić. On jest niesamowitym kierowcą i rzucanie mu wyzwania to jest dużo frajdy. Jeszcze raz, tak należy na to patrzeć, natomiast mi się wydaje, że tak naprawdę nie, jest tym więcej stresu i więcej obaw niż prawdziwej frajdy, ale no trzeba to, to jest that's the way, nie? Moim zdaniem Lewis bardzo dobrze robi, że tak te sprawy sobie przedstawia. No i przy okazji przedstawia je w ten sposób nam. Dobrze dla niego. Ten weekend to będzie także wielka próba dla Sergio Pereza. W ten weekend, no to już mówiłem i po wyścigu i podkreślałem nieraz, że znalazł się tam, gdzie powinien i gdzie musi być jako kolejny czynnik, który może destabilizować Lewisa, tak? No bo tutaj Red Bull, szczególnie jeżeli się okaże, że jednak nie mają szybszego samochodu, no to musi grać na ten, tak, na destabilizację Lewisa, tylko oni oczywiście chcą to robić bardziej z klasą, tak? Niż tutaj, nie wiem, wrzucać mu sól do portek, tak? Przed wyścigiem różne bywały numery w Formule 1, czy się z niego nabijać, głupi, nie? To tak raczej nie będą zagrywani. Natomiast stawiając w to miejsce, gdzie Lewis Hamilton miał wcześniej Bottasa, stawiając swojego Sergio Pereza, to jest bardzo ważny czynnik, który może Lewisa zdestabilizować. Więc po raz pierwszy w tym roku Sergio znalazł się tam, gdzie powinien. No i to jest jakby przyczynkiem do propsów wielkich od szefostwa. Horner mówi tak. Widzieliśmy, że jest tutaj dobry, ale nie widzieliśmy, że był aż tak dobry. Przez cały weekend był szybki. Od razu miał dobre tempo, a jedyny błąd, jaki popełnił, to było podczas pierwszego przejazdu w K3. Jego tempo wyścigowe było fenomenalne. Gdyby nie miał trochę za długiego pit stopu, prawdopodobnie wyjechałby tuż przed Maxem, nadcinając go. Mówimy teraz o pit stopie oczywiście. Miał tak doskonałe tempo, kiedy miał przed sobą wolny tor. Fenomenalny występ. Sposób, w jaki bronił się przed Lewisem i kontrolował prowadzenie, był klasą samą w sobie. No, był klasą samą w sobie poza startem, aczkolwiek potem wyszło, że Perez nie dogrzewał opon na start, dlatego że mieli problem z hydrauliką i aby po prostu oszczędzać auto. No, nic dziwnego, że mu koło zabuksowało i że słabo ruszył tak, i że Lewis za nim na zblokowanych heblach nie pojechał prosto, to był po prostu tak daleko z przodu, bo Perez nie miał narzędzi, nie miał dogrzewanych opon, żeby się w jakikolwiek sposób przed nim bronić. Patrzeć, jak odnosi zwycięstwo, to zwycięstwo na pewno zwiększy jego pewność siebie. To sprawia, że awansował na trzecie miejsce w mistrzostwach kierowców. A to wyprzedza nasze oczekiwania. I dodał. Myślę, że to dodało jeszcze jednej cięciwy do naszego łuku. Jak to pięknie ujęte. Added string on our bow. W dniu, w którym straciliśmy prowadzący samochód, Checo był w idealnym miejscu, aby dostarczyć nam zwycięstwo. Dokładnie tego potrzebowaliśmy. I to jest święta prawda. Tutaj no, Checo po prostu spisał się na medal, tak? I tego nie zrobił, zdaje się, żaden inny kierowca Red Bulla podejściu do Daniela Ricciardo. Więc tutaj oczywiście wygląda świetnie. Natomiast pozostaje pytanie. Na ile jest to kwestia wyjątkowego toru, na którym Sergio czuje się bardzo dobrze? A na ile jest to kwestia tego prawdziwego tempa i tego, jak Sergio się wczuł w ten samochód, zmieniając bolid. Mam nadzieję, że to drugie. Natomiast prawdziwe tempo kierowców jeszcze raz pokażą kwalifikacje, moim zdaniem, do Grand Prix Francji. No i także Austria, chociaż w Austrii też jest akurat taki tor, że mimo, że zakrętów jest mało, to konfiguracja toru i sposób jazdy potrzebny w kwalifikacjach sprawia, że nie trudno tam popełnić drobny, acz kosztowny błąd. Zmieniamy. Temacik Bulli opowiada, jak trudnym wyzwaniem było dostosowanie się do zmiany terminu, bo Grand Prix Francji powinno być później, prawda? Natomiast zostało przesunięte w wyniku innych zmian w kalendarzu i Eric Bourrier, dyrektor zarządzający Grand Prix Francji, Eric Bourrier, który oczywiście był szefem zespołu Lotus, kiedy startował w nim Robert, a także po tym, jak startował w nim Robert, mówi tak, to był wielki problem. Nie da się wszystkiego wybudować na Grand Prix w ciągu 3 dni. Podczas Grand Prix pracuje 1200 ludzi. Oni już mieli zablokowany czas na pracę dla nas w ten konkretny weekend.
kiedy zmieniasz datę 6 tygodni przed wyścigiem, oni też muszą zmienić swoje plany. A potem są także widzowie. Każdy już miał zabukowane loty lub przejazdy pociągiem, a także noclegi. I oni też musieli wszystko zmienić, więc jest to duże wyzwanie. Na prośbę Formuły 1 zostaliśmy przesunięci o tydzień, także o tydzień wcześniej. I straciliśmy 20% widzów. Mimo to te bilety błyskawicznie się jeszcze raz sprzedały. Błyskawicznie dlatego, że jest tylko 15 tysięcy fanów na trybunach, to trzeba powiedzieć. Tylko albo aż, bo normalnie we Francji są takie restrykcje, że nie może być więcej niż 5 tysięcy, ale oni po prostu podzielili jakby tor na 3 strefy, na 3 takie bańki, które nie będą się przenikały. Każdy będzie miał swoje miejsca parkingowe, swoje własne bramki i będzie tak, i po prostu nie będzie tego przemieszania. Zresztą tutaj mówi z dumą Eric Boulier, że jesteśmy pierwszym wielkim eventem we Francji. Jest oczywiście Roland Garros i festiwal filmowy w Cannes, ale z 15 tysiącami widzów to jest jak dotąd największy event. Dobrze jest wrócić, mówi Eric Boulier. Natomiast wracając do jego wcześniejszych jakby takich, no, może nie tyle pretensji, ale ewidentnie on mówił o tym, jak ciężkie jest życie, kiedy FIA nagle nic z tego nizowego przesuwa wyścig. O tydzień. Otóż można by zapytać, no zaraz, no to po co się zgodziliście? Tak? Po co się na to zgodziłeś? No to wam powiem, że się nie zgodził. Nie chciał bardzo i bardzo oponował. Aż, jak twierdzą nasze francuskie źródła, aż pewnego dnia otrzymał telefon. Po drugiej stronie był pan Stefano. Pan Stefan, prezes całej Formuły 1, i powiedział mu, żeby przełożył wyścig o tydzień. Boulier powiedział, że nie, bo to jest, wiecie, to jest ujęte w kontraktach, więc muszę się na to zgodzić. Na co usłyszał, z tego co mówią bardzo dobre źródła, z tego pięknego kraju, nie tego, gdzie tu jesteśmy, tylko tamtego, gdzie będzie się ścigała Formuła 1 ten weekend, że jeśli tego nie zrobi, to Francja straci prawa do organizowania Formuły 1 na lata kolejne. Tak to działa, moimi. Tak to funkcjonuje. Już o tym mówiliśmy, zdaje się, podczas mojego urodzinowego live'a. Natomiast wtedy szału nie było z oglądalnością. Między innymi dlatego, że francuski internet sprawił, że niestety jakoś była przecięta. Natomiast w tamtym momencie mówiliśmy właśnie o tych kwestiach. Przechodzimy teraz do tej kwestii wielkiej zmiany, jaką będą nowe testy tylnych skrzydeł. To się zadzieje teraz od Grand Prix Francji. Pamiętacie, mówiliśmy o tym dużo przecież, że był duży rumor, że robili Mercedes, McLaren, że jak to jest, że przecież to już można było wcześniej i tak dalej, że skoro FIA twierdzi, że te skrzydła trzeba zmienić, także zmienić testy, no to w ten czas dlaczego czekać aż tyle? No ostatecznie ta, wydaje mi się, że ryzyko konfliktu na poziomie FIA i sądu apelacyjnego zostało już zażegnane, to było dużo wygrażania się, odgrażania się i takiej gry pod publiczkę, a tak naprawdę no, nie miał papierów Mercedes na to, żeby wyskakiwać z takimi postulatami, dlatego że no, oczywiście nadal dochodzi kwestia przednich skrzydeł, które także się mocno uginają. Tak czy inaczej, Marcin Budkowski, czyli nasz, tak, jeden z szefów Alpin, mówi o zastosowaniu uginających się skrzydeł z innej perspektywy. Bardzo mi się ta wypowiedź podoba, zaraz wam wytłumaczę i skomentuję. Wyginające się skrzydła są bardziej związane z oszczędzaniem masy. Chodzi o to, że walczymy na limitach masy. I szczególnie chodzi tu o to, aby lżejszy był tył samochodu. Jest oczywiście, no tutaj są cele, są takie, żeby nie tylko mieć samochód tak lekki, jak to możliwe, ale także, aby wstawić do samochodu tak dużo balastu, jak się da, żeby wyrównać środek ciężkości, tak, ale to wiem od dawna, to tak też było wcześniej. I chodzi też o to, aby mieć więcej balastu z przodu samochodu, na przodzie podłogi, w celu dystrybucji masy. Najgorszy samochód, najgorsze miejsce w samochodzie, aby mieć w nim ciężar, jest tylne skrzydło, ponieważ jest wysoko i jest z tyłu samochodu. Więc jest to jeden z obszarów, w którym najmocniej naciskamy, aby zaoszczędzić masę. A kiedy zmniejszamy masę w takim miejscu, wówczas samochód jest mniej odporny na nacisk, prawda? I w ten czas, jeśli chodzi o to, to nie chodzi o to, żeby się uginało tyle skrzydło i żeby uzyskał aerodynamiczne, tylko chodziło o to, żeby był lżejszy samochód, prawda? I co jeszcze mówi co do samych zmian? Zaadaptujemy się do nich,
To będzie nas kosztowało trochę osiągów, to będzie nas też kosztowało trochę jakby zysk na masie i gorszy środek ciężkości i gorszą dystrybucję mas. I potencjalnie być może trochę osiągów aerodynamicznych, jeżeli były z tym związane jakieś oszczędności dzięki mniejszym oporom. Ale to będzie bardzo mała ilość czasu. Mówi Marcin Budkowski, to bardzo ładne wytłumaczenie, bardzo sprytne. Ciekaw jestem, dlaczego dopiero teraz to zostało ujawnione, skoro tak trwała ta dyskusja już od tylu tygodni i wszyscy jakby no, przyjmowaliśmy i przyjmowali, że to jednak chodziło o to, żeby się te skrzydła uginały i no, zdaniem ludzi z Mercedesa to nawet 60 sekundy zespoły mogły zyskiwać dzięki tym skrzydłom, a głównie Red Bull zdaniem Hornera góra 20, więc przypuszczam, że tak gdzieś 3-4 dychy to by z tego wyszło tak na środku idealnie. I wszyscy, nikt nie wpadł na to, żeby prawdę powiedzieć, że przecież to nie chodzi o to, żeby się wyginały, bo generalnie jakby z założenia miało się wyginać, to jest no jednak jest to wbrew duchowi przepisów, tylko po prostu chodziło o to, że były lekkie i jako, że były lżejsze, no to w związku z tym, że się wyginały, ale to i tak nie dawało żadnego zysku. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie, jest bardzo inteligentne, dlatego że, jak i Marcin zresztą, i przypominam się, jak na przykład Luis w Bahrajnie po wyścigu dziękował sędziom, że był wdzięczny sędziom, że zakazali mu wyjeżdżać poza tor w zakręcie numer 20, znaczy, który to był zakręt? 7 chyba? Nie pamiętam, który w numeracji, ale że już zabronili wyjeżdżać, bo dzięki temu, że to lepiej, bo dzięki temu opony mniej w kość dostawały. Nie, żebym się zawozić. Co prawda 29 razy biedak po prostu ryzykował gorsze zużycie opon, być może nawet tracił czas, wyjeżdżając zbyt szeroko z 29 zakrętu, aż w końcu sędziowie go uratowali, mówiąc, że kurde, no, trzeba się trzymać nie tu w toru. Więc no, to było przezabawne tłumaczenie Luisa. Po dziś dzień poprawia mi humor w takie bardziej szare i smutne dni. No i to tłumaczenie Marcina względem tego, po co są były tak naprawdę te skrzydła tylne, na czym polegała ich magia, że to nie chodziło o aerodynamikę, tylko o masę. No po prostu też mi strasznie się podoba i też muszę to zapamiętać. I cały czas jestem zdziwiony, że dopiero teraz to ujawnili. Że to był aż taki sekret, że dopiero teraz ktoś na to wpadł. Przechodzimy do Seba. Bardzo fajna, bardzo ciekawa wypowiedź. Że nie będzie blokował fotela w bolidzie. Wracamy do tego, bo tam wiele osób miało mu za złe. Jak Robert wracał do Formuły 1, że mówił, że no to trochę dziwne, że powinno się trzymać miejsce dla młodych. No i potem miał tak nieudany sezon bardzo Ferrari i przyszedł do Astona, skąd wywali Sergio Pereza, co też nie było fajne, aż się dowiedzieliśmy, że Perez pojedzie jednak w Red Bullu. I no, miał ciężką też początek sezonu w Aston Martinie, więc znowu się pojawiły te głosy, że po co blokuje miejsce. Ja się akurat z tymi głosami zgadzam i też no, on miał prawo do tej opinii po prostu. No, ja się z nią nie zgadzałem akurat, ale też nie miałem jakiejś wielkiej pretensji, że Seb wyraził takie przemyślenie na temat Roberta i też nie do końca to popierałem. Natomiast teraz oczywiście Seb ma za sobą dwa wyścigi, które pokazują, że jednak no, nie tak bardzo blokuje to miejsce dla młodych. Pojechał bardzo, bardzo dobrze. No i po Grand Prix Monaco, kiedy miał pierwszy z dwóch bardzo udanych wyścigów, widać, że bardzo mu się poprawił humor i to po prostu widać już po oczach i po mowie ciała i oczywiście po wypowiedziach. No i dostał pytanie przed Grand Prix Azerbejdżanu, kiedy oglądałem tą konferencję, właśnie o te kwestie zostawania Formuły 1 i motywacji i pytany o cele powiedział, kilkakrotnie powiedział, że on wciąż pragnie wygrywać, on wciąż pragnie walczyć o mistrzostwa świata. Ja mu absolutnie w to wierzę. Gdyby mi to Kimi mówił, to bym mu nie wierzył, ale też nie widziałem, żeby Kimi kiedykolwiek powiedział, że jego celem Formuły 1 jest walka o mistrzostwa świata. Może trzeba go spytać, prawda? To by było dość interesujące doświadczenie. Natomiast mówi coś takiego. Jeżeli porównamy Formułę 1 do innych sportów, liczba miejsc w Formule 1 jest ograniczona. Myślę, że jeżeli twoje serce nie jest już całkowicie w Formule 1, niezależnie od jakiego powodu, wówczas jest to czas, aby ustąpić i pozwolić innym dzieciakom, aby miały swoją szansę w tej Formule 1. Kimi, listen. W tenisie można argumentować, że nie zabierasz miejsca nikomu innemu, więc jest to zupełnie inna gra niż ściganie, gdzie jest tylko 20 foteli, mówię o ściganiu formalnym oczywiście, no tak, gdzie jest tylko 20 wolnych foteli. Wciąż kocham jazdę, więc sądzę, że tego się nie traci. Ale ja zawsze kochałem rywalizację,
i element walki z innymi na torze. Moment, w którym starasz się dowiedzieć, kto jest lepszym kierowcą danego dnia, kiedy ma to znaczenie i tak dalej. Razem, uwielbiam także pracę razem z zespołem, starając się obejść wszelkiego rodzaju przeszkody. Dodaję sobie standard. I szczerze wam powiem, to mi wystarcza po tym, co zrobił w dwóch ostatnich wyścigach, a szczególnie w Baku. No to kurczę, oby tak dalej. Nie strasznie, bo takiego Seba bardzo lubię oglądać, natomiast obawiam się, że znowu tutaj Paul Ricard, no, jako że niestety rogliczny, może być miejscem. No jeżeli tutaj to jest Paul Ricard i Austria 2, to będą miejsca także, które potwierdzą Sebastiana Vettela. Czy jednak ma to jeszcze w sobie? Czy odzyskał to, co zaczęło znikać z radarów Ferrari, tak? Było coraz mniej widoczne, może poza jakimś tam Grand Prix Węgier jednym. Czy to odzyskuje, czy jednak po prostu dwa tory uliczne podpasowały mu jako kierowcę bardzo szybkiemu, bardzo zdolnemu na torach ulicznych, natomiast no, na torach bardziej klasycznych odpukać wróci to do stanu poprzedniego. Mam nadzieję, że nie, trzymam za Seba kciuki, trzymam kciuki za wszystkich zawsze. George, moi mili, to jest interesujący temacik, nie musi zdobywać punktów. Nie kładzie na sobie takiej presji, zresztą no, to trochę jakby podejście może nawet Lewisowe, tylko że Lewis przy tym ma 7 tytułów mistrza świata, a George nigdy nie zdobył punktu poza startem w Mercedesie. To mnie zupełnie nie martwi, ale z pewnością taki jest cel. Jeżeli zakończymy ten sezon bez punktów, nie patrzyłbym na ten sezon jako porażkę. Jeżeli zakończymy ten sezon z jakimiś punktami, myślę, że to będzie wspaniały sukces. Czyli generalnie punkt to będzie wspaniały sukces, jakikolwiek, ale brak punktów, no to będzie spokojnie, w ogóle nie będzie porażka. Dla nas punkty są jak zwycięstwo dla McLarena. Jeżeli McLaren w tym roku pojedzie bez wygrania żadnego wyścigu, nie będą na to patrzyli jako na porażkę. Aha, czyli to jest Williams McLaren, czyli to jest McLaren wygrywa, Williams punkty, Williams bez punkty, McLaren nie wygrywać, czy jakoś tak. Tak to się ułożyło, ale powiem wam szczerze, jeżeli tak porównujemy przy Williamsie, który jest tak mocny jak teraz, a jest o wiele mocniejszy niż dwa lata temu, no i też trochę mocniejszy niż rok temu, no to jeżeli Robert wygrał, nie, to Robert nie tyle wygrał Grand Prix Niemiec 2019, co chyba nawet został mistrzem świata. Tak bym to... No bo jeżeli... William zdobyć punkt to zwycięstwo McLarena, no to w tamtej sytuacji, jeszcze w tamtym sądzie, jaki miał Robert, no to moim zdaniem jest to mistrzostwo świata. No dobra, wracając do tego, co mówi George. Dla nas psychologicznie trzeba zdać sobie sprawę, czy wykonaliśmy absolutnie wszystko, co w naszej mocy. Gdybyśmy, jeżeli mamy fantastyczny weekend i dojeżdżamy do mety na 6. miejscu, musimy zdawać sobie sprawę ze znaczenia tej pozycji i nie dałować się, że nie zdobyliśmy punktów. Ponieważ 13. miejsce mogło być absolutnym maksimum, jakiego możemy oczekiwać. Kończy tutaj George. No, czyżby, no, zwróć uwagę, po ostatnim wyścigu George Russell stracił pozycję na rzecz Mika Schumachera w klasyfikacji kierowców. W poprzednim sezonie, gdyby nie pojechał w Mercedesie, najprawdopodobniej skończyłby sezon z Latifim. Obaj bez punktów, ale Latifi kilka razy był bardzo blisko punktów. Tak, był 11, 2, 3, 3 razy chyba w zeszłym roku. A George kilka razy był bardzo blisko punktów, nawet wręcz w punktach, ale za każdym razem coś się tam nie udawało. Tak, no to trzeba się trzeć popsuć z tego absolutnego maksimum. Jeszcze trzeba dać, że najbardziej trzeba się trzeć z kwalifikacji. Walić wyścig, w kwalifikacjach wyjechać szybko to jest dobrze, a w wyścigu i tak przecież tam, a czy zdobędziemy punkt, czy nie zdobędziemy punktu. Who cares? No najwyraźniej faktycznie mało kto. Wuliam się. No i przed nami jeszcze temat o Pierre Gaslym. Dlatego, że oczywiście przez dłuższy czas dyskutowaliśmy na temat jego przyszłości, przez dłuższy czas widzieliśmy, jak jest traktowane w Red Bullu, jak się umniejsza jego sukcesy, szczególnie zeszłoroczne, szczególnie robił to Christian Horner, ale generalnie Helmut Marko nie komentował, wygląda na to, że jednak tutaj się znacznie ociepliło, że jednak w końcu, no, szczególnie w zestawieniu z tym kierowcą, którego tak już pompowali na wielokrotnego mistrza świata po pierwszym wyścigu jego w karierze, czyli z jakimś Cynodą, no w końcu zaczynają doceniać, dostrzegać i doceniać w ogóle kunszt jazdy, jaki prezentuje
Piergasty, natomiast też no, ostrzegają, że raczej nie powinniśmy się spodziewać, że zobaczymy Gastiego w innej ekipie. Mówi tak. Wciąż mamy kontrakt, który będzie trwał przez 2 lata. Nie wiem więc, skąd pojawiły się w ogóle te teksty o Renault. No powiem szczerze, więc tak, mają kontrakt jeszcze przez 2 lata, myślę, że wlicza ten rok. Skąd teksty o Renault? O Renault zanim było wiadomo, że będzie Alpine w to miejsce. No być może stąd, że jeśli dobrze pamiętam, to startujący w Toro Rosso Carlos Sainz wątował w Renault. Mimo, że miał kontrakt z Red Bullem, prawda? Jeszcze na kilka lat. To tak, gdybym miał rzucić, nie? Skąd w ogóle takie tak? Gadki, no to mógłbym rzucić na przykład coś takiego. Pierre jest idealnym ambasadorem Alfa Tauri, jako trochę... modny to ze słowa. Jako Francuz, który trochę, no tam nie wiem, podąża za modą czy coś takiego, że no generalnie chyba chodzi o to, że trochę nie tak źle się ubiera, mówi Helmut Marko, znawca mody. Natomiast mocne są jego występy w samochodzie. W Baku stracił część mocy silnika i fakt, że utrzymał ze sobą Charlesa Leclerca, był wspaniałym występem. No tutaj pełna racja, jak patrzyłem na te nagrania, jak się bronił przed Leclerciem, jak się dowiedziałem, że on w tym momencie miał duży spadek mocy silnika, to wielki szacunek. I naprawdę trzeba powiedzieć, że Pierre Gasly robi mega, mega robotę. Nawet ostatnio spotkałem się z bardzo dobrym kumplem moim na piwku i żeśmy gadali Formuły 1. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, Mateusz, bo pewnie na jakimś etapie tego słuchasz. I gadaliśmy sobie trochę właśnie o Pierre Gasly i nie tylko. I jak się zastanawiałem nad tym, co sądzę o tym kierowcy, to doszedłem do wniosku, że i tak samo, i to podobnie żeśmy myśleli o Norrisie, że dwaj kierowcy, to są bardzo szybcy, mają ogromny potencjał i nie ma się do czego przyczepić, no i w ogóle do czego, a mimo to w przypadku obu, tylko z różnych innych przyczyn odnoszę wrażenie, że czegoś im brakuje. I głupia sprawa polega na tym, że nie jestem w stanie powiedzieć co. Czyli teoretycznie, no to jak nie jestem w stanie powiedzieć, no to z czego robię problem. Natomiast no nie wiem, coś czuję, coś jest takiego w nich obu niepokojącego. Znaczy nie takiego, że ojej, że, albo coś, co sprawia, że nie wiem, że myślę, że to jest ściema. Są dwaj świetni, mega dobrzy kierowcy, z ogromnym potencjałem. Mam nadzieję, że wszyscy będą mistrzami świata, to już może przesadzam, ale że obaj będą mieli chociaż szansę powalczyć o tytuł, tak, albo wygrywać wyścigi. Natomiast, kurczę, jest coś takiego dziwnego, że mimo tego, że nie jestem w stanie nazwać nic, żadnej teraz sytuacji, żeby powiedzieć, że mam wątpliwości co do Gastiego, bo to, a do Norrisa, bo to, no to jednak coś takiego, nie wiem, w sobie mają. Być może już od tego jest prawda doświadczenie, tak, i od tego się jakby gruntuje swoją pozycję w danej dyscyplinie, czy na przykład Formuła 1, żeby potem osoby takie jak ja, które nie wiadomo czego się czepiają, żeby po prostu traciły te wątpliwości. Natomiast szczerze jest to takie moje odczucie. Natomiast przy okazji, wracając do doktora Helmuta, on oczywiście broni fenomenalnego programu Red Bulla, tak, to, że im bardziej widać, że jest to dziwny program i że nie za bardzo mają tak się kim podeprzeć i muszą sprawdzać Sergio Pereza, bo dwaj poprzedni kierowcy z ich programu, przy czym jeden kierowca wyrzucony z tego programu, a potem ściągnięty już po podpisaniu kontraktu z Nissanem, przecież miał kontrakt z Nissanem podpisany na Formułę E, jeśli dobrze pamiętam, że z Nissanem, ale generalnie miał fabryczny kontakt na Formułę E albo on podpisany, kiedy Red Bull go ściągnął na ten fotel, a wcześniej go wywali z tego programu, więc wbrew temu, co się wydaje tak na zewnątrz zupełnie, bez znikania w ogóle, program kierowców młodych Red Bulla jest zajebisty i doktor mówi tak, mamy wspaniały zapas kierowców, rozmawiając z Automotorem Sport, pisało się, że nie mamy żadnej świeżej krwi, ale Jurij Wisp wygrywa, kiedy mu się zachce, w Formule 2. Oczywiście, kiedy samochód jakby staje na wysokości zadania. Liam Lawson także jest absolutnie na szczycie. Można go cofnąć tylko dając 10-sekundowe kary. Jest więc wiele talentów, które przechodzą przez tak nasz program i które chcą jeździć dla Red Bulla. Pociesza Helmut Marko, więc tym akcentem, jako że ma w sobie też taką nutkę humoru, możemy się na dziś pożegnać. Dziękuję Wam bardzo, moi mini, za kolejne spotkanie. No i oczywiście co, lecimy z tym koksem, w sensie ten. Czekają nas 3 wspaniałe weekendy, wielu, wielu spotkań i wielu radości. A póki co z wnętrza tak pięknie oświetlonego Volkswagena Arteona. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce.